Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę was przeserdecznie na kolejny odcinek na kanale. W dzisiejszym odcinku widzicie się po raz kolejny w Cyberpunku. I co, lepiej ci? Nie. I w poprzednim odcinku udało nam się wykonać zadanie fabularne. W dzisiejszym odcinku miałbym plan zrobić coś podobnego, tylko że udamy się do Badlandów, gdzie to mamy zadanie związane z Panem, gdzie mamy spotkać się z nim, chyba przetestować tego basiliska, który został wyremontowany, czy tam naprawiony, czy jakby tego inaczej nie określać, więc bardzo fajnie. Mamy czekać na telefon od Rogue w sprawie jakiegoś tam znajomego Adama Smashera, który ma tam z nim układy, od którego podobno będziemy mogli pozyskać broń Silverhanda, auto Silverhanda i chyba tyle, tak mi się wydaje. Podobno wiesz, że w jakiś sposób można pozyskać rękę Silverhanda albo jego kurtkę, ale coś mi się nie udaje, nie wiem czy mam jeszcze jego okularki. Zobaczymy sobie, jak będziemy wyglądać, bo tutaj to mnie akurat ciekawi. A tak po prostu. O, i zamiast tej maski mamy. Ale pancerz mamy podobno większy, no to fajnie. Prędkość poruszania się niech już będzie, fajnie to wygląda. Jak już mamy to, to może jakąś czapkę. Nie, jak gówno wyglądamy. Po co mi strzelba? Skąd ja mam strzelbę nagle? Dobra broń chyba. Wygląda ciekawie. Niby ten nasz rewolwer. Niech już będzie, że zamiast tego Spike'ego, czy jak on tam się nazywał? Tak, nie, Skippy. Będziemy mieć obydwa rewolwery. Zapisik gry na wszelki wypadek, no i zadanie z pana. Mam nadzieję, że odbierze, że Rogue do nas zadzwoni. Ach, gdybym miał więcej czasu. Co, to byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuje rodzinnego sądu nad tobą? Jasne, że planuje. Po prostu chce mnie dłużej podtrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Okej, mi nie trzeba dwa razy powtarzać. Jakbym jeszcze mógł tym postrzelać. Łopanie. Chyba ktoś się paguje. Trzymaj się. Kurwa! Wolę się nie odzywać. Nie chcę jej denerwować już. No! Wygląda zajebiście po prostu. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Co myślisz? Przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie.
To ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Okej, więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Okej, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Pewnie. Zajebista sprawa. O! Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Jak w Science się trochę czuję. Okej, zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę półek. Fajny czołg. O, miękko się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkimi nierównościami terenu. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Jaka linia? Przecież pod to podjechać? W lewo! No, dobrze, że mówi w czas. Dobrze. Dawaj dalej! Fajnie się tym steruje, tylko... trochę dziwny. Przyzwyczajam się do kół i tak dalej. Szkoda, że jakoś przyspieszać nie możemy. Niby na W przyspieszamy, ale coś tego nie czuję. Brawo! Że strzelać nie możemy na razie. Świetnie. To teraz postrzelam. Zatrzymaj się i aktywuję system. Fajnie to wszystko wygląda. My jesteśmy... a, niedaleko bazy, to dobrze. Chociaż tyle. Długo jeszcze? Jest dopalacz, to czemu jak go aktywować coś nie mogę? Na spacji nic, kontrol też, może alt? Nie, nic. O! Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów, basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Aby wymierz... O, niczego sobie. Dobrze. Dobra, są już definitywnie. 10 na 10. Okej, ćwiczenia skończone. Wi, pamiętasz, jak ci mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisko muszą działać w pełnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Okej. Zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. Chyba nie zawsze jest takie intensywne. A to czujesz?
Musimy sprawdzić, co z obozem. Do Rafeli. Cała banda nie odpuszczą. Przegrupować się. Wow. Idą na całość, Sol. To załatw ich, a potem rusz tu dupę i przydaj się na coś. Jedziemy od razu do obozu. Musimy pomóc naszym. Zajebiste. Fajne środki zaraczy, czy co to tutaj już było? O kurde! Okej, widzę pana. No to trochę się zdziwił. Okej, i do roboty. O, nagle mamy strój. Fajnie. Wysiąść. Czemu ja takiego czołgu nie mogę mieć? Chyba, że odblokował mi się teraz jako... Nie, wątpię. Ile ciał? W sumie 28 tutaj było postaci do zabicia. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. Koszmarny był. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Teraz mnie ciekawi jednak, teraz ma integralność 30%? Podobno przy jakimś zakończeniu, jeżeli posłuchamy się żadnego, będziemy mieć 100% tutaj, ale chyba na dużo się to nie zda, bo chyba i tak umieramy, tak mi się wydaje. Więc zobaczymy. W szacunku tam mamy 90%, więc ciekawe, czego nam brakuje. Może to też zależy od zakończenia, które wybierzemy. Interesujący dzień. Relik mi chyba pada, tak mi się wydaje. Uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. A ja wprost przeciwnie. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i... rozpierdolił ich w drogę. Możesz liczyć na Antikardos. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Muszę to obejrzeć. Do jednego zakończenia właśnie tego potrzebowałem. Zajebiście akurat. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Może być lemoniada. Twój wybór. Za szczęśliwe zakończenia. No to co teraz, szefowo? Nie mam pojęcia, serio, najmniejszego. Sol okazał się w porządku. Jak żyć? Będę improwizować. Vi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panom. Naprawdę.
Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. Vi? Panem, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Gdzie... Gdzie my jesteśmy? Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz. Jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. Jeszcze nie umierasz. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Johnny żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? Panam, konstrukt Silverhanda sieje spustoszenie w mojej głowie. To niemożliwe. To po prostu kurwa niemożliwe. Johnny Silverhand? Słuchaj, a próbowałeś z kimś, no wiesz, pogadać? To nie jest sprawa dla terapeuty. Ten konstrukt jest jak nowotwór. Z każdym dniem coraz groźniejszy. Ty naprawdę nie żartujesz? Próbuję z tym żyć. Raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. Dzięki za pomoc. Cieszę się. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Odprowadzić cię? Fajnie, że dała nam wybór, ale okej. Smutna sprawa akurat. Może będzie zakończenie, gdzie dołączy do nich. Znam jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Gdzie oni są? O cholera, daleko. Bo byliśmy gdzieś tutaj? Nie, Sunshine Motel. Trochę dalej byliśmy gdzieś. A co to w ogóle jest za znacznik? A, zgłoszenie przestępstwa. Bo my byliśmy gdzieś tu? Nie pamiętam już gdzie. Ale fajnie, że się przenieśliśmy. Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Vi! Witaj wśród żywych! No wreszcie książę się obudził. Hej! No pięknie tutaj. Trzeba to kurczę przyznać. Że tam się chyba góra nie dorenderowała? Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej.
Harry, wracając do naszej rozmowy. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Nie umiał mi pomóc. Nie wiem, czy ktokolwiek umie. Nie wierzę w to. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Smutne zakończenie. Musi tak być. Tak jest los obieży świata, że tak napomknę. Piękny akompaniament muzyczny. Mamy tutaj misję z Hanako, tak? Hanako, to tego nie chcę. Jesteśmy bardzo blisko zadania odnośnie Rivera, tak? A mam jeszcze tutaj znak szybkiej podróży. A dobrze, takie podsumowanie, jeżeli chodzi o zadankę na razie. Góra 300, mamy 2, 4, 6, 8 zadań tylko? 8? Czempioni, to to akurat da się zrobić, szybko i wściekła, to da nam opcję chyba 3 wyścigów, więc fajnie. Poziom wysoki, no ciekawe. No dobrze, no to powiem, że zakończenie nomadów fajne. Ciekawe, czy dostałem jakieś osiągnięcie na GOG-u. Wydaje mi się, że chyba powinienem. Wydaje mi się, że teraz w tym momencie, jak już to zrobiłem... O nie, F9, zrobiłem wczytanie poprzedniego save'a. No nie wierzę. Kurde, myślałem, że F5 to jest. To wydaje mi się, że odblokowałem teraz... O, na szczęście tutaj. To wydaje mi się, że odblokowałem opcję robienia innego zakończenia. Z tego strony to chyba mamy 6 albo 7 zakończeń. Więc w teorii powinienem być w stanie teraz mieć pomoc nomadów w całym przedsięwzięciu na Arasakę. Więc w porządku. Wydaje mi się, że chyba szacunek. Nie, Edge Runner mi właśnie podniósł się na 90. Podwójne życie chyba nic i za 5.12 chyba też nie. Więc teraz powinienem mieć opcję zakończenia nomadów. Na razie tylko tyle mi się układa w głowie, chyba że domyślnie są jakieś 2 zakończenia. Nie wiem, czy będę robić parę zakończeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o koniec gry. No aktualnie czekamy na telefon od Rogue w sprawie kolejnego zadania pobocznego. Jest na to powiedzieć, że w następnym odcinku udamy się do Rivera, czyli pana policjanta, któremu pomogliśmy w sprawie zaginionego siostrzeńca. Więc póki co to kończymy ten odcinek. Do następnego odcinka. Siemka.